Tu jest jeszcze lepszy widok niż ze Strzebowisk. Hello, dzisiaj witam Was z miejscowości Krzywe i już na wstępie spójrzcie, co się tutaj dzieje. Na horyzoncie Łopiennik i Durna. Tutaj obok, po lewej stronie, skrywający się za krzewami Jeleni Skok, Krzemienna, do tego jeszcze początkowe barwy jesieni. Jasło. I nie chodzi tu o miasto. Coś pięknego. Jak większość bieszczadzkich miejscowości, tak i Krzywe założono w okolicach XVI wieku. Tak jak dziś, tak i dawniej była to bardzo spokojna wieś, której mieszkańcy zajmowali się wycinką drewna czy wypasaniem owiec. Krzywe, czy też po ukraińsku Krywe, na jakiś czas przestała istnieć w 1947 roku. W wyniku akcji Wisła jedną połowę mieszkańców wywieziono do Związku Radzieckiego, zaś drugą na świeżo włączone do Polski ziemie zachodnie. Ciekawostką jest, że na przełomie XIX i XX stulecia w Krzywym mieszkało kilku malarzy cerkiewnych. Pochodzili oni z rodu Pawlikowskich. Coś pięknego. Piękny widoczek, naprawdę. Widać połoniny. Tam wystaje tak na razie bardzo delikatnie. Bodaj chnatowe berdo na połoninie wetlińskiej. Ale idziemy jeszcze wyżej, także być może ujrzymy więcej. Kawałeczek wyżej i widać już nawet Caryńską. O tutaj. Zaś po drugiej stronie wyłoniły się Rawki. A tutaj mamy Smerek. Boże kochany, stąd widać, tu jest, słów brakło. Tu jest jeszcze lepszy widok niż ze Strzebowisk. Zaczynając od lewej, Smerek, połonina wetlińska, połonina caryńska, tam aż do Tarnicy, tutaj za drzewami Rawki. Boże. Coś pięknego, po prostu. Chciałem pójść dalej do stykówki, ale te dwa psy nie chcą mnie przepuścić. To jest właśnie taki przykład, że w Bieszczadach prędzej krzywdę zrobi ci przydomowa szczekaczka niż wilk czy niedźwiedź. Dobra, w takim wypadku
Nie chcę, żeby mnie pogryzły. Dwa tam są, albo może jeszcze więcej. W takim razie dotarliśmy do tego punktu z widoczkiem i prawdopodobnie tutaj zakończymy. Taki oto luźny film, spacerek. Jeszcze się tu pokręcę, może znajdę coś ciekawego. Stwierdziłem, że skoro przybyłem tu z Przysłupia torowiskiem, to i wrócę doń torowiskiem. Ale najpierw zrobię sobie przerwę na herbatkę. Ciekawe stworzonko. Napijesz się ze mną herbaty? O, tam już jest. Ewidentnie nie ma ochoty na herbatę. Chociaż raz nie przesłodziłem. Pychota. A jeszcze z takim widoczkiem w gratisie. Żeby nie było, to nie tak, że ja se siadłem na środku torowiska jak jakiś skończony kretyn. To jest odcinek, po którym ciuchcia już nie jeździ. A to jest tego dowodem. A tutaj oto mamy przyczynę tego, dlaczego ciuchcia tędy nie jeździ. Torowisko częściowo wisi w powietrzu. Ale na ten temat nagrałem już jeden film kilka miesięcy temu i serdecznie do niego odsyłam. Serdecznie do niego odsyłam. O, słychać jakieś ludzkie głosy. No, zdarza się, że tędy turyści chodzą. Jest to fajna opcja dla ludzi szukających odosobnienia. No, po prostu. Coś tędy
chodzone było i tam do lasu. Zwierzęta albo i jacyś grzybiarze, kto wie. O, drwale tutaj działają. Czuć też zapach ogniska. O, tutaj nawet widać dym. Musi się ono palić gdzieś blisko. Pewnie kiełbachy smażą. Co by mieć siłę. Powróciwszy do przysłupia, oto prezentuję wam ostatnie w tym filmie ujęcie na smerek. A tymczasem... Dzięki, pozdro i tymczasem...